No, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Miałam taki cel, przed biegiem sobie powiedziałam, że fajnie by było złamać to w końcu 40 sekund. I się udało i to jeszcze o 39 chyba, 40, coś takiego, więc w ogóle super. Czułam, że było wszystko w porządku, może na końcu trochę mi już tak nogi odmroziło, już ledwo biegłam, ale tak to było wszystko w porządku. No, tak no i sądzę, że płatki dały mi właśnie tą szybkość, a wytrzymałość po prostu robimy na treningu. No i w sumie to lubię też to biegać. Bardzo to lubię, mam też trenerkę, która mnie bardzo dobrze prowadzi. I sądzę, że to jeszcze nie jest takie poważne treningi, poważne bieganie, nie biorę jakichś mega dużych obciążeń na siłowni. To są naprawdę minimalne i sądzę, że to dopiero od U18 zacznie takie prawdziwe bieganie. Ja jeszcze nie wiem, ja ufam trenerce w tym, co ona zadecyduje, to ja to będę biegać i zawsze podejmuję dobre decyzje, więc dlatego jej ufam. No to na początku trenowałam gimnastykę, przez chwilę łyżwiarstwo i jazdę konną. Gimnastykę sportową, czyli tam skoki na trampolinie i sądzę, że to mi też dało trochę taką szybkość, takie sprężyste stopę sprężystą. No i sądzę, że to się wzięło z tego, że zawsze od dziecka lubiłam biegać i tata mi obiecał, że jak będę w czwartej klasie, to przemienię na atletykę. I tak to już mija czwarty rok, prawie piąty. Mamy dużo planów na halę, na U18. Mam nadzieję, że się udadzą. I no, moim marzeniem jest po prostu wystartowanie na Igrzyskach Olimpijskich, no i zdobycie tam medalu, najlepiej złotego.